Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek Speedruna 4.0. Udało mi się znaleźć przeciwnika 2421 i nie jest już proste na tym rankingu, tylko zerknę szybciutko, ile partii rozegrał przeciwnik. Jak zwykle 106 partii. No cóż, zobaczymy jak to wyjdzie. Mamy obronę Niemcowicza prawdopodobnie. A jednak nie, jest posunięcie D5 i skoczek na C3. Gambit hetmański przed nami, zobaczymy jaki wariant wybierze przeciwnik, goniec B4. No dobra, tutaj można grać hetmanem na 4 z szachem, nie trzeba, można też zagrać zupełnie inaczej. A wyprowadzę sobie gońca na G5, lubię ten ruch, jest on dosyć agresywnym podejściem. H6 wymiana. I szybkie E3, nie będziemy tutaj w ogóle kombinować. Prawdopodobnie C5 nastąpi, można wtedy tutaj wybić. Ok. Szybka roszada. Gość gra dosyć szybko, muszę przyznać. I hetman B3. Żeby tutaj naciskać na gońca. On musi prawdopodobnie... Ojej, jak szybko zagrał. Ojej, i nawet jak szybko policzył, że traci pionka tutaj, słuchajcie. Fiu, 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 fiu. Ciekawe, co to znaczy. Oj, czy to jest teoria debiutu? Teraz powiem szczerze, nie wiem, czy ten skoczek tutaj jest dobry, bo jak bicie pionka, bicie tutaj hetmanem, no wyjdzie goniec, ok, jakiś tam hetman, on mnie będzie straszył, jasne. Na razie zbiję, potem pomyślę, co dalej. Nie chciałem też przełomu E5, dlatego też biję na D5. Wygląda mega dziwnie. Może zagrać po prostu goniec E2 z opcją roszady. To też jest dobre, no bo zagrał tak szybko i pewnie, że ten ruch, to nie wiem, czy to jest podstawka, czy to jest dobre dla niego. Jeżeli gram z silnikiem, to będę miał problem. Ten ruch widziałem. Rzecz jasna. Człowiek tak szybko nie liczy takich rzeczy. No i hetman B5. O! Bardzo szybkie zagranie wieżą. Ciekawe. Widełek nie liczył, oczywiście no, to jest dosyć proste, bo jest uderzenie, ale bardzo zastanawiające. Dobra, goniec E2 z opcją zrobienia roszady. Pionki mnie nie interesują. Mogę uciec teraz tutaj, albo tutaj, tutaj. Ta ucieczka też jest ok chyba. Pionek więcej. Od razu wrócił wieżą i się nastawia tutaj na mnie. Dobra, jest roszada, skończony rozwój. Tam D5 jeszcze można by było. No szybko sobie gość pogrywa, szybko. Nieźle. Mam D2. Teraz A3 będę chciał zagrać. Pewnie wprowadzi wieżę, tak. Szybkie A3. Odpędzamy gońce, zobaczymy gdzie on się... wycofa. Goniec C5. Słuchajcie, jestem prawie pewny, że gram z kompem, co nie? Bardzo regularne, szybkie posunięcia i to takie... aż dziwne. Wzmocnijmy tutaj wieżą. To posunięcie, znaczy ten ruch, koniec sobie wrócił, dobrze. Dobrze, możesz tak zagrać, wymienić, nie musisz. Dobra, gram wieżą, żeby wszystkie figury mi grały. Czy on jest w stanie się tutaj do mnie jakoś dobrać? A, no jest, oczywiście, że jest. Brawo, Krzysztof. Brawo, i już podstawiam. Miałem zagrać B4. I tutaj wchodzi mi skoczek, no pięknie. Już jestem zdenerwowany, słuchajcie. Ojejku.
Miałem zagrać ruch B4. Chodzi o to, że teraz już nie mam jak się obronić. Goniec tutaj fajnie pilnuje. No, jestem przekonany, tak jak mówiłem, że gram z silnikiem. No pięknie. O jejku, jejku, jejku. Dobra, no co mogę poradzić? No, gdzie nie ucieknę, to mam słabo. Zagram teraz B4, zagram potem tu, oddam jakoś za pionka. No ile czasu myślisz nad biciem wieży? No, kilka sekund. Silnik jeszcze musi podpowiadać bicie wieży. Super. To brawo. Ile myślisz nad odejściem gońcem na C7? Sporo. Już takie proste. Wieża B8. Typowo kąpiarskie posunięcia. Nie wiem, stoję w miejscu. Będę sobie grał byle jakie ruchy. Tak człowiek nie gra. Szkoda, że tą jakość podstawiłem. Może bym wygrał z silnikiem. Może. Teraz może sobie odłączyć silniczek i myśleć po swojemu, oczywiście. Bardzo możliwe, że teraz to się dzieje, bo dłużej myśli niż zwykle. Sobie tylko zerknę szybko, jeszcze zobaczę inne partie, tak ile procentowo u niego to wychodziło. 90, ale też ma mniej tych procent. Mega dziwnie. Jeszcze wstawił swoje imię i nazwisko, super. Zerknę od razu na jego dane na FIDE. Czy taki ktoś istnieje? Ciekawe. Chyba nie istnieje z tego, co widzę. Spoko. Gość nie istnieje, co nie? Fałszywe zdjęcie i fałszywy ten. I fałszywe zdjęcie i fałszywe nazwisko według mojej szybkiej oceny. Dobra, staję w miejscu, zobaczymy jak się zachowa. Z jakością więcej komp tam sobie zawsze jakoś daje radę, nie? Tu jeszcze trzeba uważać, że trzeba będzie odejść króla. Będzie na mnie szedł pewnie piłkami. Super. Co to za ruch w ogóle? Nieludzki kompletnie. Tak, chcesz zagrać, co? No biorę. Kompletnie nieludzkie posunięcie. No jestem pewny, że to komp, no.
A, tu jest bicie na E3. Okej, to już taktykę podwaliłem. Długo myślisz nad tym ruchem, panie komp. Super. Brawo. Może rewanż, panie silniku? Pewnie, że rewanż. No to jak znalazł sobie frajera, a ja nim jestem właśnie, to dlaczego by nie? Spróbuję zagrać z nim jakieś takie inne ruchy, niedebiutowe. Przez G6 chyba dobrze się tutaj gra. No i co? Zobaczcie, jak długo myśli nad ruchami. No E4, dobra. Nakamura by wiedział, jak tutaj grać z takimi cwaniakami. Ewidentnie silnik. Myślano do odejścia. W ogóle nieludzkie zagranie. Człowiek to by zbił albo odszedł tutaj. Hetman D3, ciekawe. Very nice. Koniec D6. Z takim planem. Więc B3. Super. Myśli długo nad wieżą A1 teraz. Dostanie taki ruch. Świadomie będę murował. Będę czekał na jego jakąś tam decyzję. Czy tym, co jest lepsze? Ciekawe. Wiem, że puszczam skoczka tutaj. Na F7 bronić. To za kąpiarskie ruchy. Niesamowite. Nie no, geniusz, po prostu geniusz. Wieżą zagra, słuchajcie. Jak to komp. Gońcem wrócił. Już można. Co tak? Potem sobie wrócę z koczkami.
Tak. Co nagle sam zacząłeś myśleć? A tak wieżą się rozpoczyna. Rozumiem. Pewnie. Tak, zaczyna już swoje wojaże przeciwnik. Niestety to się będzie już robiło ciężko z silnikiem. Napisał do mnie dobry ruch po polsku. Spoko, stary. Ciekawe. Świetnie, świetnie sobie pogrywasz, świetnie. Wiem. Wszystko masz przeliczone. Irytujące to jest. A i tak już, słuchajcie, 40 ruchów wytrzymałem. Ładnie sobie pogrywasz. Bardzo ładnie. Very nice. Jakie szybkie posunięcia. A, nie mogę zbić, bo tu i tu szach. No cóż za niesamowity ruch. A jak tutaj, to tutaj trzaśniesz. Dobra. Super. Naprawdę jestem pod wrażeniem twojej siły gry. Jestem pod wrażeniem. Długo myśli nad zbiciem wieży. No to jest przegrana oczywiście pozycja. Wieżo sakra, nie? O, tak.
Tak, to będę miał problem. Tak, muszę spróbować. On zagra tutaj. Tylko, że musi się zastanowić. Właśnie. Bo teraz wieża tutaj i skoczek ma problem. Związanie jest tutaj dużym problemem teraz. A tak, to jest przegrana znowu. No fajnie zagrać z kompem, to jest kompletny wór, tu nie ma, nawet jak się ruszyć, gdziekolwiek ruszę hetmanem, to pionek idzie do przodu, jak ruszę skoczkiem, no to wieża idzie tutaj, nie ma jak tego obronić, świetnie. Jestem przekonany, że to był silnik. Dobra, zreportujemy go. Dzięki za uwagę, słuchajcie. I ja, no nie wiem co powiedzieć. Trudno, no. Oszuści chodzą po ludziach, no. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Dobrego dnia.